Radio M 107 i 6 FM. Rozmowa poranka. Dziś w rozmowie poranka naszym gościem jest wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, pan Jarosław Gowin. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Radio M. Panie premierze, kilka dni temu została podpisana umowa koalicyjna, może od spraw ogólnopolskich zacznijmy. Umowa oczywiście między trzema podmiotami, które tworzą Zjednoczoną Prawicę. Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Porozumienie, czyli pana partia. Mówił pan po tym podpisaniu umowy, że zwłaszcza cieszy się pan, że jest porozumienie w sprawach programowych. Personalne też ważne, ale to programowe najważniejsze. Na czym panu najbardziej zależy? Na jakim wpływie na ten rząd? Nie jest żadną tajemnicą, że w obozie Zjednoczonej Prawicy porozumienie wnosi taki akcent stawiany na gospodarkę, stawiany na nowoczesne technologie, na odnawialne źródła energii, na rozwój innowacyjnej nauki. I bardzo się cieszę, że moi partnerzy z obozu Zjednoczonej Prawicy, pan prezes Jarosław Kaczyński, pan minister Zbigniew Ziobro, podzielają takie stanowisko. Z jednej strony przez pierwsze 4 lata rozwijaliśmy najszersze w Unii Europejskiej programy wsparcia społecznego, przede wszystkim wsparcia dla rodzin, młodych rodzin wychowujących dzieci, ale także dla seniorów. Najbliższe 4 lata w dużo większym stopniu muszą być poświęcone na ładowanie akumulatorów rozwoju gospodarczego tak, żeby można było nadal finansować, a jeżeli się da, to rozwijać te programy społeczne. A jednocześnie słyszymy, że szykuje się spowolnienie gospodarcze. Symptomy już są na świecie, w Europie, więc ci, którzy raczej chłodno patrzą na rzeczywistość, to mówią, że rząd będzie się musiał zmierzyć z tym i przy tych wydatkach socjalnych może to być trudne. Bierzemy całkowicie poważnie pod uwagę taką możliwość spowolnienia gospodarczego także w Polsce. No, pytanie, co to brzmi, co to znaczy spowolnienie, bo jeżeli gospodarka rozwijać się będzie w tempie już nie 5% jak w obecnym roku, ale na przykład w przyszłym roku w tempie około 4-3,9, to ciągle będzie nas sytuowało w roli liderów w Europie, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, i to w żaden sposób nie zagraża realizacji programów społecznych. No niektórzy wręcz twierdzą, że te programy, ponieważ wprowadzają pieniądze na rynek, no to stymulują sytuację gospodarczą i nawet Polacy trochę przyzwyczajeni do wydawania pieniędzy przy poprzednim spowolnieniu, także uratowali sytuację, bo po prostu nie zauważyli, że jest kryzys. Do pewnego stopnia to rozumowanie jest słuszne, dlatego że rzeczywiście to popyt wewnętrzny, czyli zakupy, które robimy na co dzień, napędzają rozwój polskich firm. Ale mówię, że to tylko do pewnego stopnia, dlatego że ważne jest, aby działał również ten drugi silnik rozwoju gospodarczego, czyli inwestycje. Stąd w programie, czy w exposé przedstawionym przez pana premiera Morawieckiego, a także w programie, który ujawnimy w szczegółach, myślę, że gdzieś na przełomie stycznia, lutego, bardzo duży nacisk będzie położony na uruchomienie takich wszelkich bodźców zachęcających przedsiębiorców do inwestowania. Bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że sytuacja spowolnienia gospodarczego, że pewien zamęt związany z sytuacją w sądownictwie, że tego typu kontekst nie zachęca przedsiębiorców do inwestowania. Trzeba stworzyć inne bodźce, przede wszystkim ulgi podatkowe. Stąd na przykład propozycja tego estońskiego CIT-u, czyli przedsiębiorcy płaciliby podatek od zysku dopiero wtedy, gdy chcieliby ten zysk wyciągnąć. Natomiast jeżeli będą inwestować przez cały czas ten zysk, nie będą płacić podatku. A z drugiej strony jest pokusa władzy i to się czasem wytyka obecnemu rządowi, żeby tych podatków jak najwięcej ściągać z przedsiębiorców, ze społeczeństwa, bo i potrzeby budżetu są duże. Na razie porozumienie, tak przynajmniej to jest przez media przedstawiane, że to porozumieniu udało się powstrzymać Prawo i Sprawiedliwość przed wprowadzeniem, przed zlikwidowaniem tego limitu 30-krotności w składkach ZUS, nie wchodząc w szczegóły, bo mam nadzieję, że wszyscy znają sprawę. Takich spraw będzie więcej? Mam nadzieję, że nie będzie takich spraw więcej, bo my już przed wyborami zapowiadaliśmy, że będziemy przeciwko
przeciwni temu rozwiązaniu. Nie dlatego, jak zarzucają mi niektóre tabloidy, że jestem obrońcą bogaczy, w cudzysłowie. To jest danina, która uderzałaby w ludzi średnio zamożnych, na przykład w informatyków, inżynierów, młodych wynalazców. W efekcie mogłaby uruchomić kolejną falę emigracji z Polski, to emigracji tych najzdolniejszych młodych ludzi. Dzisiaj na świecie toczy się wielki wyścig. Wyścig o talenty, wyścig o ludzkie umysły, o te umysły najbardziej kreatywne. Ja uważam, że Polska jest krajem na tyle zamożnym i na tyle bezpiecznym, co bardzo ważne, że nie tylko możemy te polskie talenty zachowywać w ojczyźnie, co jest oczywiście najważniejsze, ale że możemy zacząć ściągać także uzdolnionych naukowców, innowatorów, przedsiębiorców z Europy Zachodniej. Coraz częściej zresztą tak się dzieje na polskich uczelniach. Pracuje coraz więcej Francuzów, Hiszpanów czy Niemców. Panie premierze, jakie są granice lojalności w koalicji w Zjednoczonej Prawicy? Pytam o to dlatego, że takim trochę takim probierzem, próbką była sprawa wyboru Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza do Trybunału Konstytucyjnego i po tym wyborze zrobiła się oczywiście medialna wrzawa. Pani Jadwiga Emilewicz, minister z pana partii, mówiła tak, zagłosowałam za kandydatami zgłoszonymi przez naszego koalicjanta, dlatego że koalicja wymaga lojalności. Z drugiej strony Andrzej Sośnierz, też poseł z pana ugrupowania z naszego terenu, mówił, że on był przeciw i nie widział powodu, żeby popierać te kandydatury. No właśnie, jakie są granice lojalności? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że Porozumienie jest partią, w której nie ma czegoś takiego jak dyscyplina partyjna. W żadnej sprawie. My szanujemy wolność sumienia i wolność decyzji naszych posłów. Natomiast staramy się budować taką wspólnotę polityczną, w ramach której jest zdecydowanie więcej rzeczy, które nas łączą, niż takich, które nas dzielą. Bardzo się cieszę, że pani minister Emilewicz dokonała takiego, nie innego wyboru. Zagłosowała tak, jak ja sam rekomendowałem, właśnie w imię lojalności i pewnej dobrej współpracy wewnątrz obozu rządowego z obozu Zjednoczonej Prawicy. No, ale szanuję też decyzję pana ministra Andrzeja Sośnierza. Chcę zresztą powiedzieć, że Porozumienie jest ugrupowaniem, które wysunie następnego kandydata. No właśnie, już się pojawiła ta informacja. Ale pan podobno nie chce jeszcze powiedzieć, kto to będzie. Myślę, że dzisiaj to nazwisko będzie ujawnione najdalej jutro, dlatego że jak się spodziewam, to właśnie dzisiaj pani marszałek Elżbieta Witek uruchomi ten proces zgłaszania kandydatur. Mogę tylko powiedzieć, że będzie to profesor prawa z bardzo dużym autorytetem i dużym dorobkiem naukowym. Również to jest człowiek, który jest autorytetem społecznym, zwłaszcza dla swoich studentów. Skoro mówił pan o sprawach wolności sumienia, no to zapytam o tę nieszczęsną w pewnym sensie komisję, sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, w której stery dzierży teraz, i to za sprawą zresztą głosów Prawa i Sprawiedliwości, posłanka z lewej strony sceny politycznej. I tu wraca sprawa obrony życia. O tym zresztą także posła Andrzeja Sośnierza, o to pytałem parę dni temu, co w tej sprawie zrobi Porozumienie, no bo obrońcy życia alarmują. Mówią, że ich projekt w poprzedniej kadencji przepadł. On nie przepadł zupełnie, dlatego że ten społeczny projekt w sprawie aborcji eugenicznej ciągle jest w Sejmie jako społeczny. No ale sprawa nabiera rumieńców, że tak powiem, eufemistycznie. Jeżeli chodzi o Komisję Rodziny, to moje ugrupowanie popiera stanowisko Solidarnej Polski, że błędem było powierzenie funkcji przewodniczącej komisji osobie znanej. Sam PiS chyba też uważa już, że to był błąd, prawda? Tylko coś z tym trzeba zrobić. Myślę, że takie decyzje zapadną na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Natomiast równocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba szanować dobry obyczaj parlamentarny. Skoro Komisja Rodziny trafi w ręce przewodniczącego wyłonionego być może z obozu Zjednoczonej Prawicy, być może będzie to ktoś z Polskiego Stronnictwa Ludowego, tego nie wiem, to muszą być jeszcze szczegółowe ustalenia międzyklubowe i rząd nie jest w tej sprawie żadną stroną, ale wtedy jakaś inna komisja powinna trafić w ręce opozycji. Natomiast jeżeli chodzi o ten dużo bardziej
najbardziej fundamentalny problem no właśnie, sam obrony projekt życia, tak jak powiedziałem aborcji. Przed chwilą. Porozumienie z ugrupowaniem, które w każdej sprawie, zwłaszcza w sprawach sumienia, pozostawia swoim posłom wolność woli, wolność decyzji. Ale spodziewa się pan jakiejś wspólnej myśli, bo to jest 18 posłów z pana ugrupowania? Jesteśmy pod tym względem akurat różnorodni. Są tacy jak poseł Jacek Żalek, którzy opowiadają się za całkowitym zakazem aborcji. Są tacy jak ja, którzy uważają, że powinniśmy zlikwidować przesłankę eugeniczną w ustawie, ale są też osoby, które szanują istniejący od ilu już prawie 30 lat kompromis społeczny w tej sprawie. Zapewne każdy z nas będzie głosował tak, jak dyktuje mu poczucie odpowiedzialności. Odpowiedzialności nie tylko w świetle własnego sumienia i własnych poglądów, ale także odpowiedzialności za dalekosiężne skutki naszych decyzji, bo polityk jest kimś, kto nie może zadowolić się demonstrowaniem swoich przekonań. Polityk zawsze musi myśleć o następnym kroku, o tym, co wydarzy się w konsekwencji takiego, a nie innego głosowania. Ja uważam, i takie jest zresztą stanowisko także pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że w Polsce nie ma klimatu społecznego do wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji. Gdyby obóz Zjednoczonej Prawicy zdecydował się na taki ruch, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w następnej kadencji wybory wygrałaby radykalna lewica. Ona zresztą, jak pan redaktor i wszyscy słuchacze zdajecie sobie sprawę, ona się bardzo wzmacnia. I wtedy istnieje ryzyko wychylenia wahadła radykalnie w drugą, lewą, antychrześcijańską stronę. Ale z drugiej strony pada argument, życie to życie i po prostu trzeba je chronić, czy to jest małe dziecko, czy to jest ledwie poczęte, chore, czy zdrowe, no to nie ma co myśleć o politycznych przesłankach. Jako człowiek, jako chrześcijanin, myślę tak samo jak pan redaktor, jako polityk, muszę myśleć o przesłankach politycznych, bo jeżeli efektem mojej demonstracji poglądów, mojego przywiązania do życia byłoby utorowanie drogi do władzy tym, którzy to życie lekceważą, tym, którzy chcą wprowadzić przepisy pozwalające na tak zwaną aborcję na życzenie, na zabijanie dzieci zupełnie poza wszelką kontrolą, no to wtedy my, politycy chrześcijańscy, winni bylibyśmy ciężkiemu grzechowi. A może dać świadectwo i zaufać, że jakoś te sprawy tak źle się nie potoczą? To są te dylematy, które każdy polityk musi rozważać, a w każdym razie każdy polityk inspirujący się nauczaniem Kościoła musi rozważać w swoim sumieniu. Dać świadectwo i przegrać, i zaszkodzić tej najwspanialszej sprawie, jaką jest ochrona życia, czy też kierować się poczuciem dalekosiężnej odpowiedzialności. Pan redaktor na pewno zna to rozróżnienie Maxa Webera, słynnego niemieckiego socjologa, na etykę przekonań i etykę odpowiedzialności. Jako ludzie prywatni kierujemy się własnymi przekonaniami, własnymi poglądami, przywiązaniem do wartości. Jako politycy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby się kierować tą tak zwaną etyką odpowiedzialności, czyli brać pod uwagę, jakie będą realne skutki naszych działań. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dziękuję panie premierze. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.